Dobry lot. Dzisiaj mamy dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia. Zaczynamy pewną maraton wspólnograntikowy. Z tego względu w tym roku może ciutkę wcześniej, odrobinkę, może parę dni w zasadzie, ale to ze względu na to właśnie, że produkty Paloma Blue w sumie opisaliśmy. Gołębie z naszej hodowli praktycznie wszystko jest, nie praktycznie, tylko wszystko jest sprzedane. Także tutaj pod tym kątem również mam trochę więcej czasu. Gołębie już też szczęśliwie zostały poparowane. Nawet te, co przyjechały ze wspólnych gęblików w tym roku, około 90 sztuk odkupione naszych gołębi, bo my odkupujemy tylko swoje gołębie ze wspólnych gęblików. Obcych w ogóle nie wprowadzamy do hodowli na razie. Jak na przez kilka lat nie będziemy tego wprowadzać. Też są poparowane, także fajnie wszystko wypluć, odpłukać poszło. I teraz przejdziemy właśnie do wspólnych gęblików. Co to można powiedzieć? Wiadomo, wszystkiego na filmikach nie będę mówił, jeżeli chodzi o wspólne gębliki, ale to hodowcy na pewno rozumieją, że są, wiadomo, różne takie, można powiedzieć, kruczki, jeżeli chodzi o wspólne gębliki, których, no wiadomo, filmiki ogląda każdy i konkurencja, i hodowcy, co chcą zaczynać, wiadomo, każdy się chce coś dowiedzieć. Ci hodowcy, którzy z nami współpracują, zawsze, nie da się ukryć, wiedzą więcej, ale to przede wszystkim czy w prywatnych wiadomościach, czy przez SMS-y, czy telefonicznie, czy ogólnie jak się spotykamy, ale wiadomo, też część tych, można powiedzieć, takich wskazówek, takich najważniejszych coś, no trzeba zostawić dla siebie, bo tak jak mówię, konkurencja nie śpi i są takie, powiedzmy, pewne kwestie, które na forum publicznym się nie porusza, ale to tak jak ostatnio gdzieś ktoś na filmiku właśnie tak samo mówił, a chyba pan Rogala nawet, chyba tak, że właśnie wszystkich kruczków się nie ujawniać, czy to w sporcie będzie drużynowym, czy jakimś indywidualnym, czy to będą skoczkowie, czy piłkarze, wiadomo, każdy ma tam gdzieś tam jakieś swoje tajemnice i oczywiście to ja się zgadzam w 100% w tym, że nie, praktycznie nie ma hodowcy, który publicznie na filmiku powie wszystko, a jeżeli powie, no to o to jego sprawa, aczkolwiek takie rzeczy raczej ciężko uwierzyć, dlatego każdy coś tam, jak coś w swoim arsenale, zawsze jakiegoś asa w rękawie ma. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o wspólne gębliki, sprawa jest dosyć prosta. Tutaj ciężko jest coś wykombinować po swojemu. Tak jak mówię, u nas to wygląda tak, że nie podajemy od 6 lat żadnych antybiotyków w hodowli. Wielu hodowców nawet dzwoniło i mówiło, że nie wierzy i się nie zgadza z tym, nie ma możliwości na wspólne gębliki, gołębie muszą przejść kurację i tak dalej, i tak dalej. No, jak to podsumować? No może tak, że dwukrotne Mistrzostwo Świata udało się nam zdobyć, dwukrotnie Ligę Światową udało się nam wygrać sprintu, teraz w Lidze Światowej sprintu zdobyliśmy wicemistrzostwo hotspotów, klasyfikację zdobyliśmy wicemistrzostwo, w tym momencie też na Thailand Master, na drugim największym wspólnym gębliku świata po Pattaji, jeżeli chodzi o FCI, mamy po 5 lotach pierwszego asa i pierwszą drużynę, także coś tam też lecimy cały czas systematycznie, także bez antybiotyków się da, a hodowcy, którzy stosują antybiotyki, wysyłają na wspólne gębliki, no raczej systematycznie ich nie widać, także myślę, że to mówi samo przez się. A tutaj, jeżeli chodzi o wspólne gębliki, o regulaminy, no tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o te wskazówki, jak wygrać, taki tytuł wrzuciliśmy, jak wygrać wspólny gołębnik. Podstawą jest, no wiadomo, szczęścia trzeba mieć, to jest normalna sprawa, jak w każdym sporcie szczęście jest decydujące, decyduje szczęście, forma dnia, ponieważ w niedzielę wygra jeden gołąb, w poniedziałek wygrałyby całkiem inne gołębie, to jest normalne, to jest tak samo jak w skokach narciarskich, powieje pod narty, wygrają Austriacy, Norwegowie, będzie wiało w plecy, wygrywają Polacy, no nie w tym sezonie, no ale ogólnie tak było, że Polacy te wiatry w ogon, no tak no, po gołębiarsku to nazywać, wiatry w ogon zawsze lubili, a gdzie przy gołębiach wiatry w ogon to jest na przykład tak jak na Pattaji właśnie, na razie są bardzo szybkie loty, było do 330 km, bardzo szybkie loty, około 100 na godzinę, teraz myślę, że na 430 jeszcze pewno też będzie szybko, ale już finał 530 i super finał 600, tam już gołębie będą musiały trochę powalczyć, także jesteśmy pełni oczekiwań. Że tego im zresztą widać na Thailand Master, polskie gołębie spisują się znakomicie, ale ze względu na to, że Thailand Master cały czas te prędkości są między 1200 a 1500 metrów na minutę, w zasadzie wszystkie loty, także jest wolniej, tej polskie gołębie lepiej latają. No bo trzeba więcej gołębia, a mniej szczęścia. A tutaj jeżeli chodzi o wspólne gębliki w tym roku, Mistrzostwa Świata cały czas trwają. Tutaj co można o tym powiedzieć? Jeszcze będzie Casablanca, jeszcze będzie Kuwait, będą właśnie dwa finały na Tajlandii, także jeszcze 4 loty do końca, będą gdzieś jakieś klasyfikacje, będą w marcu, w kwietniu generalne, także zobaczymy co tam jeszcze w trawie będzie piszczeć. W każdym razie teraz też wielu hodowców się dopytuje, czemu Mistrzostwo Świata nie kończył się w grudniu. No to jest tak samo właśnie, znowu porównam do skoków, bo jest najprościej.
sezon zaczyna się w listopadzie, czyli jest zima 23-24. Tak samo tutaj sezon jest w zasadzie 23-24, ponieważ jeżeli chcemy, żeby Tajlandia, Maroko, Kuwejt, były te wspólne gębniki z tych krajów, były mistrzostwa świata, one mają możliwość przeprowadzania lotów finału właśnie w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, także tutaj musimy się tego dostosować, że w kwietniu kończy się sezon i w czerwcu zaczyna nowy. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w tym roku bardzo ciężka organizacja, jest problematyczny ogólnie i kontakt i tak dalej, i też za dużo tych małych wspólnych gębników, które nie są ani interesujące dla hodowców, to może tak po pierwsze, że nagrody są niższe. Do tego transport tych gołębi z powrotem, tam zawieźć te gołębie. Nieraz jest tak, że my musieliśmy nawet taką Serbię z 24 gołębiami z Polski, 36 gołębiami z Polski jechać do Serbii, gdzie są kontrole na granicach, to nie jest strefa Schengen, nie są w Unii Europejskiej. Jest to cholernie problematyczne, wielkie koszty, a no wiadomo, akurat mieliśmy w tym roku 4 i 8 gołębia z finału, no to fajnie poleciały. Ale tak jak mówię, też jest parę, tak samo Albania, mieliśmy 3 gołębie w 15 w tym roku z finału, kapitalne osiągnięcie, ale Serbia, Albania, Derby Brod, jest parę wspólnych gołębników, na które już nie będziemy posyłać gołębi, z tego względu, że tak, mimo tego, że wyniki są znakomite, to nie ma sensu, szkoda gołębi, lepiej przeznaczyć je na jakieś większe wspólne gołębniki, gdzie są większe nagrody i fajniej te gołębie można później, na przykład na Derby Brodzie. Wykupiliśmy nasze najlepsze gołębie, mamy w zasadzie końcówka grudnia i jedyne gołębie, które do nas nie dotarły, to są właśnie z Serbii, bo jest problem, żeby je przetransportować. Trzeba te zaświadczenia i tak dalej, to komplikacji więcej jak z Azji, także tutaj na przyszły rok skupimy się na wspólnych gołębnikach, do Mistrzostw Świata wiadomo, na tych największych. Ale oprócz tego wiadomo, cały czas to będzie Pattaya, Thailand Master, portugalskie gołębniki, hiszpańskie gołębniki. W tym roku znowu jest świetna oferta na Costa del Sol, Costa de la Luz. Są dwa hiszpańskie wspólne gołębniki, które razem tworzą Mistrzostwa Hiszpanii. Też bardzo fajna sprawa, gołębie, świetnie polskie gołębie tam latają na tych gołębnikach ogólnie, robią fajne wyniki, także na pewno będziemy mocno promować właśnie to Mistrzostwo Hiszpanii. Oni są oczywiście w FCI, de la Luz i del Sol, a obok tego robią sobie jeszcze Mistrzostwa Hiszpanii. Świetne gołębniki ze świetną ofertą, 10 gołębi, 5 aktywnych, 5 rezerwowych. Jeżeli ktoś chce na początek przetestować większą ilość, czyli nie nawet 6, a na przykład 10, to 20 gołębi wysyła na Hiszpanię, nie ma mgieł, deszczy, de la Luz. Jest krótszy, ma finał, dłuższy finał, Del Sol ma krótszy finał, także można dać gołębie twardsze, gołębie miękce, szybsze w zasadzie. Także jest to fajna forma rywalizacji, na pewno jeżeli chodzi o Hiszpanię, tych gołębi będzie sporo, z Belgii, z Holandii, ponieważ to jest to mocno dosyć tam promowane. Derby Zagrzeb chorwacki, jak zawsze, Derby Chorodnik, tak samo według mnie najlepszy rumuński wspólny gołębnik. Korabia w tym roku też ma ciekawą ofertę, ze względu na to, że FCI w ogóle postanowiło, że w tym roku finały FCI nie mogą być dłuższe jak 450 km, dlatego masa wspólnych gołębników robi właśnie finały od 405 do 450 km i robią dodatkowe super finały. Przykładowo Korabia właśnie w tym roku, nie dość, że jest praktycznie najtańsza na rynku, do tego świetnie można gołębie przetestować. Będzie finał z 430 km, później super finał z 515 i ekstra finał 525. Bardzo fajna, ciekawa forma rywalizacji. Do tego dochodzi, tak mówię, Chorodnik, tak samo, finał 420, dodatkowy 500 km. Ukraina Master, w tamtym roku hodowcy z Polski nie chcieli posyłać, bali się wojna i tak dalej. Tak jak to mówię, wojna tak samo była w 2014 na Ukrainie, teraz to było trochę głośniej, ale oni tu są praktycznie przy Przemyślu parę kilometrów, dlatego jest spokojnie, fajnie, loty przeleciane kapitalnie. Według mnie Ukraina Master absolutny top 3 Europy, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki w tym roku. Polskie gołębie też tam super sobie poradziły. Także też jest przystępnie cenowo, wiadomo, ten transport jest droższy, ponieważ na Ukrainę, no wiadomo, jest jak jest, legalnie ten wóz gołębi jest problematyczny, dlatego no powiedzmy trzeba tam jakieś opłaty uiszczać, żeby te gołębie się dostały na Ukrainę, ale i tak w całkowitym rozrachunku ta Ukraina jest jedna z najtańszych wspólnych gołębników oprócz Korabi, także też zachęcamy, dbają fajnie o te gołębie. Finał FCI 380 km, półfinał, super finał, zwykły finał 520 km i super finał 650 km, także też bardzo fajnie można te gołębie przetestować. Jest kilka takich miejsc topowych. Tak samo, no jeżeli chodzi o Portugalię, no to Derby Riajo, sprinterski wspólny gołębnik, też od kilku lat cały czas gołębie z finału polskie w czołówce robił świetną robotę.
Co tu jeszcze? No greckie wspólne gołębniki, wiadome, Asgolden, Derby, Halkidiki, szybsze gołębniki, ale też na nie będziemy posyłać gołębie. Także mamy tych gołębników w zasadzie, jak przez wszystkie lata, mamy około 40 w ofercie, tak w tym roku będzie 22-24 wspólne gołębniki, ale tylko po prostu te, na które my będziemy wysyłać gołębie. My w tym roku też nie będziemy wysyłać gołębi już na wszystkie wspólne gołębniki do Mistrzostw Świata, ponieważ tak jak mówię, szkoda gołębi, pieniędzy, trasy, czasu i faktycznie stresu, żeby te gębie dostarczyć i tak dalej. Też ciekawostka taka, że w tym roku całkowicie, jeżeli chodzi o Europę, wiadomo, na Azję, no to trzeba wysłać gębie samolotem. Jeżeli chodzi o Europę, wszędzie nasze gębie będą dojeżdżały bezpośrednio. Nie będzie żadnych absolutnie, już praktycznie prawie, powiedzmy, 80% transportów robiliśmy indywidualnie. Czasem na te mniejsze właśnie wspólne gębniki, pojedyncze drużyny gdzieś tam przez transporterów wysyłaliśmy, dowoziliśmy do innych krajów i przekazywaliśmy, ale tak jakby to jest problematyczne. W tym roku postanowiliśmy, że absolutnie wszystkie nasze gołębie, które do nas są dostarczane przez nas, są bezpośrednio dowiezione na wspólne gołębniki. Także w tym roku przykładowo na Portugalię, na Hiszpanię nie będzie trzech czy czterech transportów, tylko będą dwa transporty, z tego względu, że robimy te transporty osobiście. Gołębie z punktu A, z Zawadki od nas domu do punktu B, Hiszpania, Portugalia, będą przetransportowane jednym środkiem transportu, jednym transporterem osobiście przez nas. Nie będzie tam przekazywana tych gołębi. Teraz też, no nie da się ukryć, słyszy się tak, Rumuni transportują gołębie, jest tam dwóch czy trzech przewoźników, zbierają te gołębie po Europie po kilka dni, później czekają, dowożą do Holandii, do Belgii, zbierają dalej, dojeżdża drugi samochód i te gołębie w końcowym rozrachunku jadą 5, 6, 7, 8 do 10 dni w jedno miejsce, także to jest bardzo ciężka sprawa, dlatego nasze gołębie mamy taką gwarancję, że w ciągu 48, zazwyczaj to jest 34-36 godzin do Portugalii, do Hiszpanii, także błyskawicznie, ale jest taka gwarancja, że w ciągu 48 dni od startu gołębie w ciągu 2 dni są najpóźniej na miejscu, także kapitalna robota. Ja to cały czas powtarzam, wozimy swoje gołębie, dlatego zapewniamy im wszystko co najlepsze. Wiadomo, jest to kosztowne, taka wyprawa do Hiszpanii, do Portugalii, no to samo paliwo, no to wychodzi ponad 10 tysięcy, taki jeden, nie licząc amortyzacji samochodu, także no jest to skomplikowane, ale robi faktycznie fajne sukcesy, między innymi w tamtym roku drugie miejsce na finale na Delalu z bardzo ciężkim gołąb spółki hodowlanej Pułka Team z Polski, zawieziony też bezpośrednio przez nas, także jest dużo osiągnięć tych polskich hodowców, tak samo jak no przecież kapitalnie teraz też w Mistrzostwach Świata w generalnej klasyfikacji prowadzi też spółka Michał Patryk Wróbel, prawdopodobnie zdobędą w Mistrzostwo Świata, no zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale żeby tutaj nie zapeszać, żeby ktoś później nie posądził, że wykrakałem coś, ale no na razie są liderami, prowadzą, również transportujemy praktycznie wszystkie ich gołębie osobiście, także nie ma też jakiegoś problemu, że rywalizujemy między sobą, na ten moment można powiedzieć, że oni są w generalce na pierwszym miejscu z wszystkich lotów, my jesteśmy na drugim i nie ma jakiejś złej krwi, że nie wiem, nawet wiadomo, tutaj też można podziękowania złożyć rodzinie Wróbel, właśnie Michałowi, Patrykowi, że mimo tego, że jesteśmy głównymi rywalami na dzień dzisiejszy między sobą, to nie ma czegoś takiego, że nie będzie transportował gołębi z maziarzem, bądź się obawia, że cokolwiek się stanie. No my zawsze się tak, zresztą ja tak zawsze się staram, żeby te polskie gołębie też fajnie leciały, ponieważ wiadomo, jest masa hejterów, która powie, że gołąb maziarza wygrał, czy był lepszy, bo jechał w innych warunkach. To też takich, za przeproszeniem, pajaców nie brakuje w naszym sporcie, że bzdury takie opowiadają, dlatego też jest fajnie, że nieraz te polskie gołębie też potrafią wygrywać i z nami, i z najlepszymi hodowcami na świecie. Także tutaj też jest taka, można powiedzieć, dobitnie to wygląda, tak samo spółka hodowlana Kusińskich, Mielewskich i mistrzowie Polski wielokrotni też bardzo fajnie, coraz lepiej na tych wspólnych gołębnikach latają, wiadomo, to też potrzeba doświadczenia i tak dalej, tej selekcji, ale co roku im idzie to lepiej, też zaufali nam, wozimy te gołębie, staramy się jak najlepiej, żeby wszystko wyszło fajnie. Morel Team tak samo, to są takie duże nazwiska faktycznie, które transportują z nami gołębie, no i te gołębie fajnie latają, także to nas cieszy, jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i dlatego, tak jak mówię, oni poświęcają swoje najlepsze gołębie, płatności i tak dalej, no wszystko po prostu obdarzyli nas takim zaufaniem, że teraz, tak jak widzę właśnie w poprzednich latach, że część tych transportowców, tak niektórzy też inni hodowcy, którzy tam zbierają gołębie, czy też nawet z Polski, czy z zagranicy, zbierają te gołębie, do nich przyjeżdża ten Rumun i później wozi te gołębie
po kilku krajach przez 5, 7 czy 10 dni. My się na to nie godzimy, dlatego też mamy te samochody dostawcze, najpierw z Peugeota, później przeszliśmy na Mastera, żeby ten komfort był większy. Są samochody wentylowane, klatki specjalne, nieraz też filmiki, jak ktoś jest bardziej ciekawy, kręcimy, jak te gołębie karmimy w trasie i tak dalej. To wszystko jest zrobione fajnie, profesjonalnie i z tego się cieszymy. Jesteśmy zadowoleni, że to fajnie przebiega. Także w tym roku też ze względu między innymi właśnie na to, że do tych mniejszych gołębików nie będziemy w stanie dotrzeć bezpośrednio, nie będziemy tam posyłać nawet swoich gołębi. Dlatego skupimy się na tych większych wspólnych gołębnikach. Tak samo gołębniki, jeżeli właśnie będziemy jechać do Portugalii, do Hiszpanii. Nie wszędzie jesteśmy oficjalnymi przedstawicielami tych gołębników, ale transport oczywiście wykonujemy. Dlatego jeżeli jedziemy właśnie do Portugalii, jest Mira, jest Riajos, jest Algarve, jest Costa de la Luz, Costa del Sol. Europa Master, też ciekawostka. Europa Master, jeden z moich też ulubionych wspólnych gołębników. Może przez to, że mieliśmy drugiego z finału dwa lata temu. W 2022, w tym roku też chyba bodajże z czterech lotów konkursowych, cztery razy mieliśmy drużynę w trójce, top 3. Dosyć fajnie te gołębie leciały, szkoda finału troszkę spóźniły, ale i tak tam w setce chyba były te 4 czy 5 gołębi. Mniejsza z tym, to też ten ze względu, oni znowu twierdzą, że no ciężko się w Rumunii lata tymi gołębiami, wybudowali gołębniki. Europa Master w tym roku odbędzie się również w Hiszpanii, w okolicach Sewilli. Także też fajnie, że zmienili tą lokalizację. Przepiękne tereny, przepiękne gołębniki tam na miejscu. Także Europa Master w tym roku, zaznaczam jeszcze raz, nie będzie w Rumunii, tylko będzie w Hiszpanii. Także też fajnie będzie można te gołębie transportować, gdyż tam w zasadzie na, można powiedzieć, na 500 km, wiadomo, jest to 4000 km od nas, ale ogólnie później jak się to zajeżdża na miejsce, to w zasadzie w ciągu pół dnia można rozwieźć te gołębie po całej Hiszpanii i wjechać do Portugalii, tylko że my zawsze jedziemy znowu Francja, Portugalia i później na samym końcu Hiszpania, ale to jest wszystko przy autostradzie, kapitalne drogi, także robimy ten transport bezpośrednio, a nie, chociaż tak nie da się ukryć, parę razy sparzyliśmy się na tym, zwłaszcza na tych mniejszych transportach, że na gołębie od razu będą, jakiś Rumun mnie zapewnia, że gołębie będą w ciągu dwóch dni na miejscu, okazuje się później, że one w ciągu pięciu dni dopiero są w Holandii czy w Belgii, bo ktoś tam jednak jeszcze zbiera gołębie i chcą robić jeden transport, dlatego tak jak mówię, w tym roku w 100% też rozmawiałem już z kilkoma właśnie hodowcami, że będzie to wszystko potwierdzone oczywiście zdjęciami, karmieniem, że my to bezpośrednio wszystko w 100% jesteśmy odpowiedzialni za to, zawozimy gołębie od punktu A aż do wspólnego gołębnika, absolutnie bez żadnych pośredników, co uważam, że jest też podstawą, jeżeli chodzi o transport tych gołębi, to jest ważna sprawa, żeby się tym zająć optymalnie. Zresztą widać po wynikach, że te gołębie faktycznie robią robotę z naszego transportu. I tutaj co można powiedzieć? Tak, cały czas utrzymujemy to samo, ponieważ też było kilku hodowców, którzy mieli problemy z płatnościami, z błędami w nazwach i tak dalej. Dzwonią do nas, proszą, że wysyłali gołębie przez tego czy przez tego, ale chcą, żebyśmy im pomogli, tak przykładowo załatwić coś. Ja powiedziałem, że to nie jest moja złośliwość, ale my to wykonujemy, pracujemy i robimy tysiące kilometrów, pilnujemy tych gołębi, dbamy jak możemy, nie latamy w Polsce ze względu na to, że nie ma kompletnie czasu, żeby całkowicie się zająć i jednym i drugim, ponieważ jakby nie, bo teraz transporty już są od marca w zasadzie do października, jest miesiąc w miesiąc po dwa transporty, później w sumie po jednym transporcie od lipca, ale ten marzec, kwiecień, maj, czerwiec to jest, można powiedzieć, istna, aż do lipca istna wariacja, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki. Później jeździmy po całej Polsce znowu, jak poczta wstrzyma przez upały, to znowu są trzy transporty organizowane. W tym roku jeździliśmy lipiec, sierpień, wrzesień, całutką Polskę od morza, od gór po morze, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Białystok, całą Polskę zjeździliśmy, żeby te gołębie miały jak najlepsze warunki. Także my to robimy i dlatego nie mam zamiaru pomagać hodowcom, którzy powiedzmy za 5 czy za 10 euro widzą różnicę w transporcie i wysyłają przez nie wiem, jakichś tam Rumunów czy inne tam nacje. No i cały czas się uczepiłem tych Rumunów, ponieważ transport w zasadzie w 100% międzynarodowy robił Rumunii. I tutaj, tak jak mówię, ja nie będę później za kogoś tam, jeżeli zawożą, to niech też robił, a później jest problem z papierami. Teraz też nawet dzisiaj dwa wspólne gołębniki pisały do mnie, prosiły, żeby ustalić polskich właścicieli, ponieważ Rumuni dowieźli ich gołębia, a nie wiedzą, kto to jest. My być może wiemy, być może nie wiemy, ale nie pomagamy, bo tak jakby to jest nie moja sprawa, my się musimy zająć tymi hodowcami, którzy nam zaufali. Także tak to wygląda z tej strony, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki. Tak jak mówię, na te mniejsze wspólne gołębniki nie będziemy transportować. Też widzę, że te większe wspólne gołębniki mają coraz większe nagrody. Opłaty na niektórych gołębnikach są bez zmian, na niektórych delikatnie wzrosły na powiedzmy 100 euro na całej drużynie. Także praktycznie przy tych inflacjach w zasadzie nic. Już mamy praktycznie też
16 regulaminów przetłumaczonych, w tamtym roku tłumaczyłem w styczniu, w tym roku troszkę wcześniej się za to wziąłem właśnie ze względu na to, że z domu już wysprzedaliśmy wszystkie nasze gołębie, w cudzysłowie gołębie poparowane, to jest mniej do roboty, dlatego właśnie postanowiliśmy wcześniej się zająć tymi wspólnymi gołębikami. Zapraszamy do udziału, jeżeli ktoś jest zainteresowany, regulaminy wiadomo, możemy wysłać na maila. Działamy cały czas, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie. Tak jak mówię, też będziemy transportować gołębie na kilka gołębików, które nie są w FCI w Mistrzostwa Świata, ale faktycznie zasłużyły fajną markę, fajną renomę robią, także to jest też, jak mówiłem właśnie na poprzednich filmikach, czy w poprzednich latach, że dajemy gołębie tylko tam, gdzie jest FCI, ale tak jak mówię, tylko krowa swojego zdania nie zmienia. Jeżeli widzimy, że ktoś faktycznie jest transparentny, robi fajną robotę, ma super opinię, dlatego tam też swoje gołębie będziemy posyłać. Także tutaj też nie jest tak, że FCI jest świętością, ponieważ oprócz tego jest tak, daję przykład Talent Quattro. Nie, żebym jakoś uwielbiał ten wspólny gołębik, ale wydaje mi się, że jest transparentnie prowadzony, fajnie wygląda i oni wyszli akurat z Mistrzostw Świata z FCI w tym roku, ale znowu są w Lidze Światowej, także chcąc brać udział w Lidze Światowej, musimy wysłać gołębie na Talent Quattro, także posyłamy chociaż przedstawicielami, nie jesteśmy tego wspólnego gołębika, ale też swoje gołębie tam zawozimy. Także, o też Tatra Derby, świetny wspólny gołębik, zapomniałbym o nim na Słowacji. Wiadomo, ciężki, dla twardych gołębi nie da się ukryć, ale gołębie faktycznie nawet później odkupione z Tatra Derby robią fajną robotę, te gołębie po innych wspólnych gołębikach. Kalimanci w Bułgarii, również bardzo ciężki wspólny gołębik, wymagający, ale fajnie można gołębie przetestować, także jest troszkę tych miejsc. Tylko takie, tak jak mówię, te kraje takie cywilizowane robimy, nie, ale takie właśnie typu nie, Albania, Serbia, Turcja, Derby Istanbul, katastrofalna edycja w tym roku. Jak lubiłem, też w pierwszym roku mieliśmy czwartego z finału, drugiego asa, świetnie gołębie latały, tak w tym roku totalna katastrofa z finału, tam miał przyjęto około 1000 gołębi, wróciło 30 gołębi po finale, finał się odbył dopiero parę dni temu, to jest istna katastrofa, co się działo, my tam swoich gołębi już na pewno nigdy nie poślemy, choć mimo tego, że na przykład z drugiego lotu chyba mieliśmy pierwszego gołębia z lotu konkursowego i wygraliśmy drużynę gratis. I tutaj też może taka ciekawostka, że mimo tego, że jest drużyna gratis, możemy wysłać swoje gołębie za darmo, ja tam gołębi swoich nie poślę. No nie ma po co, szkoda mi gołębi, chcemy selekcjonować to w normalnych miejscach, dlatego zresztą też zauważyliśmy, że wielu hodowców czołowych tak samo dochodzi do tego samego wniosku, co my, daje na te gołębniki może większą ilość tych gołębi, ale właśnie na te gołębniki prestiżowe, te największe, gdzie faktycznie jest ta fajna opieka, nie ma problemu z komunikacją, to też jest dla mnie ważne, ponieważ jak ktoś mi nie odpisuje przez miesiąc na temat płatności, to jest to denerwujące. Na dzień dzisiejszy też w zasadzie w 95% mamy wszystkie płatności porobione dla polskich hodowców. Pieniądze rozesłane, są tam jeszcze końcówka przodowo aukcji na Algarve, jest tam na Del Sol również się kończą aukcje, no te gołębiki miały finale w październiku, także jeszcze te pieniądze spływają, można powiedzieć, a reszta są praktycznie wszystkie w 100% pozostałe wspólne gołębiki rozliczone, tam ktoś wygrał 20 euro, ktoś wygrał 1000 euro, ale jest to porozliczane, także no zresztą są hodowcy, którzy od nas, którzy z nami współpracują od lat. I też nie ma coś takiego, że ponieważ nieraz hodowcy mówią, że a panie Arku, niech pan zostawi to parę euro u siebie, jak się będziemy na przyszły rok widzieć, będziemy wysyłać gołębie, to się rozliczy. Ja też tego nie lubię, bo tak jak ja zawsze nieraz powtarzam, nawet jak ktoś ma 5 euro, 10 euro, to nie są moje pieniądze, ja nie lubię tego trzymać. Rozliczmy jedną edycję, będzie pan wysyłał na kolejną edycję, wtedy będziemy działać i od nowa przykładowo się rozliczać. Także tutaj, jeżeli na to właśnie wygląda, nie ma czegoś takiego, że przetrzymywanie pieniędzy, czy tak jak nieraz, że wspólny gębnik się pyta, że a to zostawił na przyszłą edycję pieniądze. Nie ma czegoś takiego. Kto co wygrał, cesarzowi co cesarskie, czy ktoś wygrał 5 euro, czy 50 tysięcy euro, ma to dostać. Także tutaj też w tym roku też pomagaliśmy odzyskać pieniądze nawet z kilku wspólnych gębników, gdzie nie my wysyłaliśmy gołębia, ale to też mówiłem, że to już jest ostatni, jedyny raz, ponieważ tam kolega, kolegi, kolegę prosił, żeby ze mną pogadać i pomóc, dlatego no, pomogliśmy w kilku sytuacjach, ale to też były takie wyjątkowe przypadki. Tak, tych gołębników jest coraz więcej. Nagrody też polskie gołębie latają coraz lepiej, nagrody są coraz lepsze, dlatego też dbamy przede wszystkim o tych hodowców, którzy wysyłają gołębie przez nas. Także tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi wspólnymi gołębnikami, a tak jak mówię, jeżeli jak wygrać, no to jest tak jak w lotto, żeby wygrać, trzeba grać, czyli trzeba wysłać gołębia na wspólne gołębniki, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie ładować chemii gołębiom. Naprawdę, lepiej jak, bo to nieraz jest hodowcy twierdzą, że musi podać chemię, bo się młode będą gorzej rozwijać. Jak są zdrowy rozpód, to jest podstawa. Zdrowy, dobry rozpód. Jeżeli gołębie wychodzą takie, którym trzeba od razu robić kurację, to nie ma sensu ich wysyłać na wspólne gołębniki. Tu się nie da ukryć. Są mistrzowie polscy
mistrzowie Polski, wielokrotni, czołówka Polski, która wysłana w stronę Gołębiki do półfinału nie ma ani sztuki. Później narzekają, że Gołębiki są niesprawiedliwe, czy tam jedni wysyłają więcej, drudzy mniej, a nie potrafią zadbać o Gołębie i tak dalej. To jest totalna bzdura, dobry Gołąb się obroni. Tylko najważniejsze jest właśnie, żeby przede wszystkim nie dawać tej chemii, ponieważ na wspólnych Gołębikach one i tak swoje dostaną. A jak Gołąb, ja to cały czas powtarzam, jak Gołąb w domu, sam, na normalnej karmie, normalnej wodzie zakwaszonej, na witaminie, bez antybiotyków, nie potrafi być w 100% zdrowy, nie czarujmy się, że my go zrobimy mu kurację, on pójdzie na wspólny gołębnik, gdzie są gołębie z 30 krajów, że on będzie zdrowy. On nie będzie zdrowy, jak on w domu nie potrafi być zdrowy, nic z tego nie będzie na wspólnym gołębniku. To jest pierwsza sprawa. Jak ktoś chce robić kurację gołębią antybiotykami, wysyłać na wspólne gołębniki, lepiej niech sobie to daruje. To póki jeszcze będzie z wiatrem, póki będzie lżej, ten gołąb jeszcze przyleci, ale przyjdzie wymagający, bo nieraz tak jest właśnie, że ktoś tam dzwoni, a panie Jarku, pan mówi, ja robię kurację antybiotykami, gołębie super poleciały. Ale to zazwyczaj wychodzi, że faktycznie są też takie przypadki, nie negujemy tego, ale okazuje się, że loty były 1500-1800 metrów na minutę, a przychodzi 1200, to gołębi nie ma. To niestety to jest główna taka wskazówka. I następna wskazówka jest taka, że trzeba posyłać te gołębie, które fajnie latają w oddziale zaroczniaka. To, że ktoś tam ma gołębie, które super latają za 2-3 latka, na wspólny gołębnik nie. Trzeba to przyspieszyć jakimiś innymi gołębiami. Muszą być gołębie, które super latają. No, ciężko jest powiedzieć, bo w Polsce nie ma lotów na młode 400-500 km, ale tak mówię, te gołębie, które zaroczniaka robią 400-500, to one też dadzą sobie radę na wspólnych gołębnikach. Także to jest kilka wskazówek z mojej strony, też regulaminów każdego wspólnego gołębnika nie będę czytał na internecie, bo to nie ma czasu i też nie ma sensu też. Kto będzie zainteresowany, napisze do nas, my wyślemy te regulaminy. Część hodowców, którzy wysyłają co roku, zazwyczaj wiedzą, jak to wygląda mniej więcej, także pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy wesołych, zdrowych, spokojnych świąt, ponieważ to ostatni filmik przed Wigilią, który nakręcamy. Wszystkiego dobrego w tym roku 2024. Przede wszystkim zdrowia, bo tak jak my to powtarzamy, no i będzie zdrowie, to resztę się uda ogarnąć, także to jest najważniejsze i wszystkiego dobrego w tym nowym 2024, on był jeszcze lepszy, a przynajmniej nie gorszy jak ten 2023 dla wszystkich, także dużo zdrowia, pomyślności, dobry lot.